śmiertelniku. Wybór dokonany. Mam nadzieję, że nie będziesz go żałował. Mam nadzieję, że nie będziesz. Zaczynamy. Jest to niezmiernie dziwne, lecz wydaje się, że ktoś jeszcze wie o istnieniu Necronomiconu i oczekiwał na dogodny moment, aby go ukraść. Kimkolwiek by nie był, na pewno nadal znajduje się w pobliżu i oczywistym jest, że jesteś pod obserwacją. Postanawiasz zatem wrócić do domu i porządnie przemyśleć sprawę, a także zdać relację Akelejowi. Jesteś na tyle wytrącony z równowagi, że zaczynasz podejrzewać, że miał rację i że kosmiczne istoty naprawdę mają szpiegów wśród ludzi. Poza tym, jeśli naprawdę jest gotów przysłać ci dowody tak ewidentne jak zdjęcia, powinien także mieć się na baczności. Coś zwraca twoją uwagę, kiedy wchodzisz na posesję. W powietrzu czuć dziwne wibracje, a do tego cały czas masz wrażenie, że ktoś cię śledzi i zaraz wydarzy się coś niezwykłego. Rozglądasz się uważnie w poszukiwaniu czegokolwiek odbiegającego od normalności, lecz wokół panuje codzienna monotonia. Idziesz ścieżką ze wzrokiem utkwionym w drzwiach wejściowych. W momencie, kiedy wkładasz klucz do zamka, trącasz nogą niewielką kopertę, której wcześniej nie zauważyłeś, jest otwarta. Kucasz więc, aby ją obejrzeć, przy wtórze znajomego bólu głowy wibrującego pod czaszką. Ze zmarszczonym czołem przeczytaj pierwsze linijki w paragrafie 146. Twój wybór został już zapisany w gwiazdach. Zobaczymy, co pradawni bogowie.